Dzień dobry Państwa i moim gościem jest Gilbert Kolbe, rzecznik prasowy Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia, pielęgniarz anestezjologiczny. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. W związku z ostatnimi wydarzeniami, wojną w Ukrainie, do Polski, jak podaje Straż Graniczna, trafiło do tej pory 377 tysięcy uchodźców wojennych. I wiadomo, że te dane jeszcze będą się zmieniać. Obywatele Ukrainy na pewno potrzebują i będą potrzebować opieki lekarskiej, ale tym, co może być przeszkodą w komunikacji między pacjentami a lekarzami, może być język. Proszę powiedzieć, co w tej sprawie udało się panu i pańskim kolegom, koleżankom po fachu zrobić, jak pomóc? Tak jest, bariera językowa na pewno jest ogromnym problemem. Natomiast dzięki zaangażowaniu wielu osób, studentów kierunków medycznych, bo to nie tylko kierunki lekarskie, ale także pielęgniarskie, położnicze, a także ratownicze, udało się na szczęście przygotować formularze z tłumaczeniem na ukraiński. Dzisiaj także pojawią się formularze z tłumaczeniem na język rosyjski, ponieważ część uchodźców ze względu na uwarunkowania terenowe i kulturowe mówi głównie w języku rosyjskim. Dlatego postaraliśmy się o to, żeby takie formularze powstały. Ponadto także na miejscach, w punktach najczęściej są także z nami tłumacze, tak żeby można było pomagać jak najefektywniej potrzebującym. I gdzie są dystrybuowane te formularze? Formularze są dostępne na stronie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Ponadto także udostępniłem w ramach swoich portali społecznościowych, profili społecznościowych link do dysku Google'a, tak żeby każdy mógł bez problemu pobrać sobie PDF i wydrukować w dowolnej chwili. Proszę powiedzieć, czy Pana zdaniem Polska Służba Zdrowia jest gotowa na przyjęcie uchodźców wojennych? Na pewno szczęściem w nieszczęściu jest to, że obecnie pandemia zwolniła i na szczęście Omikron nie okazał się aż tak dramatycznie obciążającym szpitale. Z tego względu uwolniło się bardzo dużo zarówno miejsc dla potrzebujących, a także bardzo dużo mocy przerobowych pod postacią pracowników ochrony zdrowia. Natomiast na pewno będzie to wyzwanie dla systemu i tutaj potrzebne jest naprawdę odgórne, rozsądne zarządzanie kryzysowe, tak żeby dobrze rozlokowywać potrzebujących, bo na razie mamy do czynienia z uchodźcami, którzy potrzebują jakiejś doraźnej pomocy, natomiast póki co jeszcze na szczęście nie mamy pacjentów, którzy są prosto z pola walki i wymagają skomplikowanych operacji, skomplikowanych zabiegów oraz intensywnej terapii. Natomiast niestety musimy się na to przygotować, że takie sytuacje będą. I myślę, że to będzie ogromne wyzwanie dla całego systemu. Natomiast wierzę, że tutaj we współpracy z rządem i we współpracy z decydentami uda się wypracować takie rozwiązania, żeby było to jak najsprawniejsze. A czy pan już osobiście miał kontakt z uchodźcami? Tak, jak najbardziej. Teraz także w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki powstaje punkt medyczny, którym zarządza miasto stołeczne Warszawa. I tam przyjmowani są uchodźcy, którzy potrzebują właśnie doraźnej opieki medycznej. Tam można zgłaszać się na dyżury lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy, tak żeby można było jak najszybciej pomóc tym potrzebującym. Natomiast także na granicy oczywiście są te punkty medyczne, gdzie można pomóc, gdzie można wykazać się swoją wiedzą medyczną i jak najszybciej zaopatrzyć rany, ponieważ bardzo dużym problemem jest to, że ludzie czekający na granicy są wyziębieni, są przeziębieni. Często są to dzieci, które bardzo szybko potrafią zachorować. Ci ludzie mają także obrzęki nóg ze względu na bardzo długie stanie, nierzadko w mrozie i są to osoby wymagające bardzo szybkiej interwencji po to, żeby zapobiec ewentualnym następstwom. I w ten sposób staramy się tym ludziom na ten moment pomagać. Jak najbardziej też osobiście włączam się w to.
A czy my, zwykli obywatele, możemy też jakoś pomóc państwu, osobom z ochrony, ze służby zdrowia, w tym, żebyście państwo mogli nieść taką pomoc dalej? Jak najbardziej. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia razem z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym wydało komunikat, pod którym się podpisuję także i chciałbym go poprzeć, żeby nie kupować na własną rękę leków, tylko przekazywać pieniądze na zbiórki oficjalne, chociażby Polskiej Misji Medycznej, tak żeby można było organizować pomoc uchodźcom w sposób usystematyzowany. Ponadto także wysyłka leków na własną rękę wiąże się z tym, że leki mogą się przeterminować, leki przez to, że mogą być źle przechowywane, mogą się zepsuć i zamiast pomóc mogą zaszkodzić pacjentom. Dlatego jak najbardziej zbiórki pieniędzy i przekazywanie w tej formie organizacjom zajmującym się tym profesjonalnie jest zdecydowanie lepszym pomysłem. Tak samo myślę, że nie ma powodu, aby każdy z Polaków był specjalistą dotyczącym medycyny pola walki, bo jest to bardzo specjalistyczna działka, o której wiedzą naprawdę nieliczni pracownicy ochrony zdrowia nawet. Dlatego myślę, że jak najbardziej trzeba zdać się na usystematyzowaną pomoc, a przez to zbierać głównie pieniądze, plus doraźnie pomagać w sposób zwykły, humanitarny osobom przyjeżdżającym do polskich miast, przyjeżdżającym na granicę, bo to także jest bardzo potrzebne. A my w ramach ochrony zdrowia postaramy się ze wszystkich sił, aby z tymi środkami, które są dostarczane w formie pieniężnej, przeznaczać je na jak najlepszą pomoc uchodźcom, jak najlepszą pomoc także do szpitali na Ukrainie. Bardzo dziękuję za te konkretne wskazówki, jak pomagać, bo to też jest dzisiaj bardzo ważna informacja. Państwa i moim gościem był Gilbert Kolbe, rzecznik prasowy Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.